Cześć, witam na moim podcaście Dzikie Lektury. Opowiadam tutaj o książkach. Książki są jak lustra, w których my czytelnicy możemy oglądać swoje gęby. Tytuł dzisiejszego odcinka to Czy język polski przetrwa? Czyli geremek i polskie lęki. Jakiś czas temu duże poruszenie wywołała wypowiedź pewnego prawicowego polityka, że Unia Europejska jest znacznie większym zagrożeniem dla Polski niż Rosja. Wywołało to konsternację, również poza granicami naszego kraju. Cóż autor mógł mieć na myśli? Mnie się wydaje, że umiem wejść do jego głowy. Jego sposób rozumowania mógłby wyglądać następująco: Otóż Rosja jest wrogiem łatwym łatwym do namierzenia. Wiadomo, trzeba wziąć karabin i do niej strzelać. Ale Unia Europejska jest wrogiem trudniejszym. Unia się do nas uśmiecha, daje nam pieniążki, buduje nam drogi, przygotowuje dla nas plany marszala. I dlatego jest wrogiem najniebezpieczniejszym, bo pod pozorem przyjaźni, współpracy, sojuszu europeizuje nas i odbiera nam to, co mamy najcenniejszego: naszą polską wyjątkowość, naszą katolickość, nasze tradycyjne wartości. Tak unia europejska kolonizuje naszą duszę sprawia że nasza polska tożsamość rozpłukuje się w tej kosmopolitycznej kulturze zachodu ten sposób rozumowania według mnie słuchajcie obrazuje jeden lęk lęk przed kulturą zachodu i chcę powiedzieć że ten lęk nie jest lękiem nowym bo już w XVII wieku polska szlachta, szczególnie ta mniej wyedukowana, bardzo nieufnie patrzyła na modę francuską. Pierońsko obawiano się, że francuskie zwyczaje wyprą te staropolskie. Kiedy na dworze Jana Kazimierza jego małżonka, skąd inąd francuska Maria Gonzaga, zaczęła krytycznie patrzeć na stroje polskich kobiet, twierdząc, że w stosunku do Francji są one zapóźnione. Zapóźnione o kilkadziesiąt lat. Wprowadziła bardziej nowoczesny sposób noszenia się. Powiększone dekolty. Rezygnację z czepca, upinanie włosów w ozdobne loki generalnie suknie miały w bardziej śmiały sposób eksponować ciało, co wywoływało niepokój u tych, którzy byli jednak przyzwyczajeni do tradycyjnej mody. Szlachta ostentacyjnie zakładała kontusze i żupany, żeby przeciwstawić się francuskim gustom. Ta niechęć do tego, co przychodzi z zachodu, jest wypowiedziana przez Podkomorzego. Kto pamięta pana Tadeusza, pamięta to zdanie. Ono brzmi w jego ustach tak: Co Francuz wymyśli, to Polak polubi. I to jest, zobaczcie, sarkastyczny komentarz samego Mickiewicza pod adresem, pod adresem tych Polaków, którzy mieli ślepo podążać za francuską modą, która w tamtym czasie rządziła na salonach. Ale jednocześnie, zobaczcie, to był wyraz lęku, że zachód nas wchłonie. I odbierze nam naszą polską tożsamość. Ten lęk przybierał też inną postać. Przeskoczmy do współczesności. Słuchajcie, 30 lat temu, na początku lat 90. XX wieku, nastąpił wtedy upadek komuny, wybuchła wtedy fascynacja światem zachodu, angielszczyzną, amerykańskością. Właśnie wtedy pamiętam, że toczyła się gorąca dyskusja, czy to nie jest niepokojące, że większość sklepów na reprezentacyjnej ulicy w Warszawie, na ulicy Nowy Świat. Ma nazwy w języku angielskim. Czy nie powinna być prowadzona ustawa za tym, żeby ograniczyć tę samowolę językową? Prawda była taka, że to, co nazywało się po angielsku, w tamtym czasie znajdowało więcej klientów. To zachłyśnięcie się amerykańskością, zachłyśnięcie się językiem angielskim było w tamtym czasie, na początku lat dziewięćdziesiątych, potężne. Dziesięć lat później, tuż przed referendum unijnym, ten lęk został nazwany. Lęk... Przed utratą języka polskiego. Wtedy właśnie Bronisław Geremek, jeden z najbardziej wpływowych polskich polityków okresu transformacji, można powiedzieć, jeden z ojców założycieli III RP, były minister spraw zagranicznych, no i oczywiście intelektualista najwyższej próby. Więc tenże Bronisław Geremek napisał esej do tygodnika Polityka, w którym postawił pytanie: Czy język polski przetrwa? Ten esej był próbą odpowiedzi na ten społeczny lęk, który pojawił się w debacie publicznej. Czy będziemy chcieli mówić po polsku w sytuacji, kiedy językiem, którym komunikujemy się ze światem, w którym oglądamy filmy, jest język angielski? Czy angielski najzwyczajniej w świecie nie wyprze polszczyzny? Najważniejsze tezy tego eseju chciałbym tutaj przytoczyć. Słuchajcie, Geremek zaczyna od tego, że języki są śmiertelne. Już dziś. Prognozy naukowe pokazują, że spośród obecnie istniejących w świecie 6 tysięcy języków do końca XXI wieku przetrwa jedna dziesiąta, a zatem 5400 języków zniknie, zostanie zapomnianych umrze, a przetrwa tylko 600. Czy wśród tych 5400, które mają być zapomniane, nie będzie przypadkiem języka polskiego? W końcu wchodzimy w struktury europejskie. Językiem wspólnej komunikacji międzynarodowej staje się angielski. Czy nie okaże się pewnego razu, że nawet we własnym kraju chętniej będziemy komunikować się po angielsku niż po polsku? Czy, będąc w Unii Europejskiej, nie zniknie nasza odrębność narodowa, czy nie zostaniemy poddani naturalnemu procesowi ujednolicania procesowi tak charakterystycznemu dla popkultury? Skoro następuje proces ujednolicania świata pod kątem mody, wszyscy ubieramy się podobnie, pod kątem kulinarnych gustów, wszyscy lubimy maka i chińszczyznę? to czy w pewnym momencie nie nastąpi ujednolicenie pod kątem języka? Bronisław Geremek, słuchajcie, jest optymistą. Postanawia rozbroić ten lęk i pokazuje, jak język polski radził sobie na przestrzeni historii. Zobaczcie, oto gdy przyjęliśmy chrześcijaństwo w, w X wieku, zostaliśmy zdominowani przez kulturę łacińską. Właściwie wszystkie teksty państwowe, ale też i literackie, które powstawały, powstawały po łacinie. Język polski przez 500 lat nie zaistniał w wersji pisanej, a przecież nie przepadł. Gdy tylko pojawił się impuls, którym był postulat Marcina Lutra, żeby przetłumaczyć Biblię na języki narodowe, gdy pojawił się ten impuls, dopasowano po prostu alfabet łaciński do polszczyzny. No i to zaczęło działać. Jak to się stało, że ten język, język polski, którego przez 500 lat nikt nie próbował utrwalić na papierze. Jak to możliwe, że ten język się uchował, że on przetrwał? Otóż okazuje się, że łacina, którą posługiwali się wszyscy piśmienni obywatele, trzeba zaznaczyć, że nie było ich zbyt wielu, tak naprawdę łacina nie była językiem żywym. Językiem żywym, językiem codziennej komunikacji, była polszczyzna. Codzienna, potoczna polszczyzna, Wygrała pojedynek z urzędową, dworską i oficjalną łaciną. Łacina w średniowieczu pełniła podobną rolę jak dzisiaj angielski. Była językiem wspólnym dla państw europejskich. Jan Kochanowski, żyjący w renesansie, mógł bez problemu studiować na Akademii Krakowskiej, ale również w Padwie we Włoszech, bo językiem wykładowym, zarówno w Polsce, jak i w słonecznej Italii, była łacina. Łacina była językiem komunikacji ale nie była językiem, w którym ludzie wyrażaliby swoje uczucia, swoją osobistą ekspresję. Nie była językiem, w, którym, w który wpisane by były kody kulturowe typowe dla danego narodu. Łacina była językiem technicznym. Służyła do przekazywania informacji, do porozumiewania się, ale nie do wyrażania emocjonalnych subtelności, stylistycznych niuansów czy językowych pląsów, które tak bardzo lubimy. Słuchajcie, według Geremka języki narodowe nigdy nie będą zagrożone. A język angielski, podobnie jak niegdyś łacina, będzie pełnić funkcję języka technicznego. Będzie służył porozumiewaniu się, tak żeby technicznie Polak mógł się dogadać z Francuzem. I tyle. Czy nie będą jednak, ktoś mógłby zapytać, czy nie będą jednak podejmowane próby na przykład pisania książek po angielsku przez Polaków? Na pewno będą. I to bardzo dobrze. Geremek podaje przykład swojego kolegi holendra, który napisał książkę po angielsku. Jakiś recenzent z Wielkiej Brytanii zarzucił tam temu, że pisząc w nie swoim języku, napisał tę książkę drewnianym, nieporywającym stylem. Że powinien pisać po holendersku. Na co Geremek odpowiedział tam temu, że gdyby tenże jego przyjaciel holender wydał swoją książkę po holendersku, to język tego tekstu zapewne byłby bardziej ponętny i czarujący, ale ów recenzent z Wielkiej Brytanii. Nie miałby szansy tej książki przeczytać. Więc niech się cieszy, że w wersji uboższej językowo on i inni mogą się zapoznać z treściami zawartymi w tej książce. Niemniej zobaczcie ten przykład pokazuje, że angielszczyzna w wykonaniu intelektualisty nie native speakera ta angielszczyzna przegrywa z językiem narodowym. Na koniec Bronisław Geremek ponownie stawia pytanie. Czy za 100 lat będziemy mówili po polsku? Odpowiedź jest prosta: będziemy. Języki narodowe nie umierają. No dobrze, ktoś powie, ale co z irlandzkim? To prawda, jedynym wyjątkiem od tej reguły jest język irlandzki. Irlandia była niegdyś okupowana przez Anglików. Irlandczycy nienawidzili Angolii i swoją tożsamość definiowali poprzez niechęć do nich. Ale to nie przeszkodziło im polubić język angielski. I choć współcześnie władze Irlandii podejmują szereg prób, aby przywrócić irlandzki Irlandczykom, to te próby kończą się niepowodzeniem. Irlandczycy wolą mówić po angielsku, co nie przeszkadza im czuć się Irlandczykami. Ocalili swoją tożsamość, ale w kwestii języka dokonali innego wyboru. Są absolutnym wyjątkiem i dlatego potwierdzają regułę, że, że języki narodowe nie umierają. Umierają natomiast języki lokalne. To a propos tych 5400, które mają zniknąć do końca najbliższego stulecia. Więc polski, jako język narodowy, z pewnością przetrwa. Jednak nie ma się co łudzić, słuchajcie, że przetrwa w tej postaci, w jakiej znamy go dzisiaj. Gdy popatrzymy na polszczyznę Jana Kochanowskiego, XVI-wiecznego poety, to trudno ją dziś zrozumieć bez posługiwania się słownikiem objaśniającym archaizmy. Jak popatrzymy na polszczyznę Bolesława Prusa, XIX-wiecznego pisarza, to jest ona dla nas w 90% zrozumiała, ale w 10% już nie. A na dodatek brzmi trochę staromodnie i staroświecko. A przecież upłynęło od wydania lalki zaledwie 130 lat. Jaki to nasuwa wniosek? A taki, że nasza współczesna polszczyzna też się zestarzeje, też będzie ewoluować, bo język jest poddawany nieustannym wpływom i zewnętrznym. Zobaczcie to, że angielszczyzna wpływa na Polski, to jest prawda oczywista, ale swoją drogą bardzo jestem ciekaw, w jaki sposób język ukraiński wpłynie na polszczyznę. Myślę, że najbliższe lata pokażą, jak bardzo polski może się zmienić i w kwestii melodii, i akcentu, i słownictwa, właśnie pod wpływem ukraińskiego. Powiedziałem, język się zmienia pod wpływem czynników zewnętrznych, ale przecież również zmienia się pod wpływem czynników wewnętrznych, środowiskowych. Kiedy słucham na przykład piosenek polskiego rapu, które są literackim świadectwem przemian językowych, nieraz mocno zachodzę w głowę, jak wiele nowych słów młodzi ludzie wprowadzają do języka. I żeby zrozumieć współczesny język polskiej młodzieży, nieraz muszę dłubać w internecie i doszukiwać się znaczenia takich słów, jak Zbombić się, essa czy randomowy Albo takich powiedzeń jak Ale sztos, ale dzban Lub po prostu xd Tak przy okazji słowo sztos 20 lat temu znaczyło zupełnie co innego niż dzisiaj Wiadomo, że większość tego słownictwa Nie zagrzeje w polszczyźnie miejsca zbyt długo Te słowa staną się przyspieszonymi archaizmami Albo raczej słowami sezonowymi Żeby nie powiedzieć jednodniówkami Trafią do kosza jak tylko ich młodzi użytkownicy ciutkę się zestarzeją. Ale też część tego słownictwa zagości na stałe w Polszczyźnie, tak jak zagościły, tak jak zagościły takie słowa jak wypasiony, wyczesany, zajebisty, lamus czy lanser. No dobrze, wróćmy do pytania postawionego przez Bronisława Geremka: Czy język polski przetrwa? Tak, język polski przetrwa. Języki narodowe nie umierają. Polszczyzna przetrwa. Ale czy przetrwa w takiej postaci jak chcieliby językowi konserwatyści? Hm. Niech to pytanie pozostanie pytaniem otwartym. Ciekaw jestem, co wymyślicie. Dajcie znać w komentarzach. Kanał nazywa się Dzikie Lektury. Ja nazywam się Staszek Dudka. Do usłyszenia!